Abbiamo fatto, oltre al taglio, abbiamo fatto 8 celle a 20 volumi nelle radici. Colorizzazione. Che dà questo effetto più scuro. Più scuro nakładaliśmy 8 cel, 6-litrową wodą. Al più chiaro. Zostawiając oczywiście jasne końce. In questo angolino. Natomiast z przodu nad samym czołem. Solo questo angolino qua, questo pezzetto qua, che mi divide un po' la parte corta da quella lunga, ho fatto con 9 AD. La cartella prendo? No, va bene così. Usaliśmy 9 AD. Solo questo angolino qua, ci sta questa leggera... Tylko takim jednym dosyć cienkim pasankiem. Ciocca arancio dorato, molto molto chiara, infatti è un 9 AD. Dosyć złoty. Sì, a 20 volumi. Va bene? In modo che mi ha dato più espressione, più movimento al taglio che abbiamo fatto. Cioè, non è bardzo lekkie, dzięki czemu układają się bardzo naturalnie.
penso che gli ha dato anche un'enorme personalità e l'abbia migliorato tantissimo. Dużo lepiej według nas wygląda modelka niż przed skrzyżeniem. Piace? Podoba ci się? Tak. Okay. Dice che sì, sono molto contenta. Ok. Mi piace come lavoro? Podoba vam se praca, którą zadumala? Grazie. Grazie. Co? Ok, adesso mi serve la tua mano. Ok, adesso passiamo agli altri due lavori. Następną pracę, następną modelkę, którą będziemy wykonywać? Karolina. Allora, Karolina, abbiamo deciso praticamente di farle delle sfumature. Będziemy przyciemniać, Aggiungo chiaro nella parte bassa, qui verso il perimetro, verso la lunghezza. Taki bardzo jasny, błękitny w zasadzie, ustaliliśmy, że będzie dowolny. Mentre nella parte alta, questo Burna. Settore che ho isolato, Burna, cioè mi stava zrobiono jedną separację. Andremo a tonalizzare. Falisty przerwa jeszcze, tak jak wybieraliśmy wczoraj, czyli tak jakby zygzakiem wybieraliśmy tą górną część. Con Light Passion Platino. Tonerem Light Passion Platino. Questo qua è il platino, che per magia, lei è già chiara. Il platino mi schiarisce ancora un altro mezzo tono. Ponieważ modelka già wydawało się, że jej odcień jest w zasadzie żółty, przynajmniej tak twierdzi modelka. Anche se usava bassa ossidazione. Więc dla zbicie tego koloru nałożymy właśnie Light Passion platino. E mi elimina visivamente questo leggero giallino che sta in questa schiaritura. Cioè, odrobinę stonujemy tę delikatne pasanka żółte, jak twierdzi modelka, żeby po prostu ona tego nie chciała. Per quanto riguarda l'azzurro che faccio sulle punte, la schiaritura mi sta già bene. Quindi adesso vi dirò la miscelazione dell'azzurro, lo applicherò non su tutte le ciocche perché altrimenti sarebbe troppo contrastante, ma prenderò una ciocca alternata all'altra in modo che avremo un effetto molto tenue. Będziemy nakładać pasankami, oczywiście sami sporządzimy tą błękitną mieszankę, bo jak mówiliśmy wcześniej nie ma jej w palecie koloru. Nie będziemy nakładać wszystkich pasmów, tylko będziemy wybierać pojedyncze pasanka. Czyli podejrzewam, tak jak robiliśmy wczoraj, szydełkując, pojedyncze pasmo będziemy wybierać. Una volta che abbiamo tonalizzato e fatto l'effetto azzurro, andrà sciacquata con acqua, con shampoo e maschera e la taglieremo, va bene? Dipende che nella parte alta la scalerò, la farò in modo più corto. Czyli po nałożeniu farby, po całej kolorizacji, tak jak zwykle umyjemy szamponem, nałożymy maskę. W tej chwili włosy też są oczywiście zmoczone, nałożony jest prawie wibor. In modo da esaltare il blu che ha le punte. Strzyżenie będzie podkreślało oczywiście koloryzację, czyli dłuższe, błękitne będą bardziej widoczne, natomiast ta część, która jest w tej chwili wydzielona na górze, będzie dosyć mocno skrócona i dodane będzie sporo lekkości, żeby po prostu ładnie się układało. In modo che si incastra anche col colore chiaro che verrà nella parte alta. Czyli ten kolor jaśniejszy, który będzie na wierzchu, będzie delikatnie pokrywał ten błękitny, ta pasemka, które będziemy robić później. E questo è il primo lavoro. Stavo mandando perché quando lavavo i capelli dovevo colorizzare, dovevo usare l'acqua fredda come casa. Ah ok, perché soprattutto quando si fanno due tipi di colori. Io ce la codamo due colori, ma non c'è sempre due colori nel colore. Con due riflessature diverse. L'acqua fredda non fa andare i colori insieme, non fa macchiare. Quindi la woda nie będzie ich mieszała, że kolory nie przejdą na siebie używając zimnej wody. Non sento. Pytanie słyszałem, jakie było? Gdzie jest wcześniejsza modelka, która miała nałożone te kolory, te 8CL, co było nakładane przy tej klientce wcześniejszej, którą kończyliśmy i na wierzchu miała nałożoną 9AD, na grzybeczkę tutaj jasnej, prawda? I tutaj Antonia zalecał, żeby nie mieć głowy ciepłą wodą, tylko dosyć chłodną, ponieważ jeżeli mamy nałożone dwa odrębne kolory na głowie, zimna woda nie spowoduje nam tego, że te pasemka po prostu na siebie będą pokrywały i nie zabarwi nam tych jaśniejszych pasemek tymi ciemniejszymi, które były nałożone od skóry. Dlatego zalecam, by je po prostu użyć zimnej wody. Anche in questo caso, quando andremo a risciacquare. W tym przypadku, który mamy w tej chwili na fotelu. Va bene, andremo a risciacquare con l'acqua fredda. Też będziemy używali zdecydowanie zimnej wody. Perché una ciocca sarà colorata, l'altra no. Ok? Marta, vuoi chiedere una tua cortesia? Mi sembra di sciacquare un attimo questo pennello. Se non lo sciacquo, perché devo fare l'azzurro. Ti ho sciacquato? Sicuro? Sì, anche con un po' di shampoo eventualmente. Ok, grazie. Ok. E questo è il primo lavoro. E il secondo lavoro che lo fai tu lo faccio fare a lei. Così tu vedi.
Mi hai valore? Sì. Lo fai dopo voi. Ok, thank you. Allora, non lo so se vedo in camera. C'è un destroyer. Ok. No, già ci sta. Cosa hai detto? Questi colori che ho detto io. Vabbè, mi ricordo. Sì. Allora, Veronica, secondo lavoro, Veronica abbiamo scelto, Veronica abbiamo scelto di esaltare questo effetto che lei già ha, quindi dallo scuro al chiaro. Kolejną model panel, Weronika, zadecydowaliśmy, że będziemy tutaj przedłużać jej obraz, żeby miała troszeczkę ciemniejszy, bardziej widoczny i będzie przechodził też zdecydowanie jaśniejszy. Natomiast w końcu ochłodzimy trochę, używając tonę maszki kolorującej. Kolor, który wybraliśmy, to jest 3CA. To jest 3CH i sporządzimy go z 6% wodą. E questo qua. Questo qua è un colore molto scuro, è marrone, è un castano scuro, però ha la riflessatura marrone, infatti è un castano scuro cioccolato. Questo colore è ciemny castanowy. Va bene. Ciombra ciemny bronzowy. Lo passiamo nelle radici con l'ossigeno a 6%. Wodą żywną szybko, jak mówiłam wcześniej. Lo passiamo per i primi 4 cm. Będziemy nakładać mniej więcej 3-4 cm od góry, żeby troszkę zwiększyć odwrót, przeciągając na te pojedyncze jasne pasowe, które są w tej chwili. Mentre sviluppa il colore nelle radici, natomiast resta ten jasny kolor, który mamy w tej chwili, le lunghezze le tonalizziamo. Będziemy tonować una maschera riflessi argento, silver. Maseczką riflessi kolorem srebrnym. Argento. In modo che esaltiamo delle sfumature grigie. Zachowamy te sobie szaro, cieni szarego, które są w tej chwili. All'interno delle schiariture che lei già ha. Te papsaki, które są na zewnątrz, będą jeszcze bardziej prosto srebrne. Quindi bardziej chłodne. Ok, fonderemo praticamente una riflessatura calda a delle striature molto fredde. Ci prendiamo a cavolo, il colore ciepato da parte con me. E vanno bene insieme, quindi ritorneremo un pochino a quello che ho fatto il discorso di prima per quanto riguarda la moda, che si fondono molto le tonalità calde alle tonalità fredde. Ci prendiamo a cavolo, robiliśmy wcześniej, będziemy przechodzić colore ciepło da zimno, to jest w tej chwili najbardziej. Quindi praticamente non la stravolgiamo, ma non è una cosa stravagante, oczywiście. Ma esalteremo quello che lei già ha. Quindi będziemy robić to w zasadzie to, co chciała modelka. Quindi bagniamo, mettiamo maskera. Tak jak w każdym przypadku, najpierw włosy będziemy moczyć, potem będziemy nakładać na tą maseczkę kreski i będziemy nakładać farbę. Prepariamo il colore e lo passiamo alle radici. Radici fino a qua. A sfumare. Sì, sono le 4 centimetri, sono nelle radici. Poi mentre sta il colore in testa applicheremo la maschera riflessi, va bene? Quindi vedo come applicarla, d'accordo? Ok, grazie, bagnamento maschera. Ok, adesso io preparerò il colore junk. C'è un po' di musica per favore, ma... Martin! Play? Thank you. Ok, allora, grazie. Allora, preparo il colore. Przygotowujemy kolor niebieski. Con 11 a C. Siccome... Allora, siccome dobbiamo fare un azzurro abbastanza chiaro... Ja chcemy tworzyć kolor błękitny, ale dosyć dosyć jasnym. Metterò più 11 a C, quindi più cenere, vabbè, più E11 artico, vabbè, e meno a B. Quindi in questo momento abbiamo 11 a C. Faccio 15 grammi. Quindi, spontanei mieszanki, 15 mg, 11 a C. I dokładamy do tego 4 gramy AFA. AFA.
faccio un po' di Eva. Lo miscelo. Allora, quindi ho fatto 19 grammi di crema. E metto 36 grammi di attivatore al 3%. Molto più o meno. Quindi rapporto 1 a 2. Mi seguo le castagne, proprio chiedendo il fuoco. E cominciamo. Sì, devo dopo, fammi contare una cosa, tu ci metti niente a portare, poi preparare un aspetta, sbloccando i colori, presentiamo tutti i colori. Ok, sì. Però bisogna guardi che non... E mi dici qua? Dziewczyny, które chcą, potrzebuję dwie, które chciałyby troszkę poprawić fryzury tym dziewczynom, co było robione wczoraj. I Remka, chodź. Chodź jeszcze. Ty nie chcecie. Kalinka, chodź. Kalinka, albo Zofia. Co, pomożecie? Co robi w samochodach? Okej, jasne. Remka. To weźcie, przebiegcie, może pójdę. Allora, prima di montare le cartine, vi faccio vedere un attimo le divisioni che ho fatto. Zanim facciamo la cosa, passiamo un po' più, odwróci butelkę i pokażę no, separację, jakie będzie, w jaki sposób biało, żeby to też mi, żeby nam było łatwiej zobaczyć. Ho diviso la parte alta, la parte alta. Allora, ho diviso la parte alta, quindi il settore nella parte alta, che verrà tonalizzato con il platino light special. Questa góra, ta, która è spięta modelkiem, nie ma ani punteczki, będziemy tonować tym tonerem stylowym, o którym mówiliśmy wcześniej, platynowym. Per il resto ho diviso quattro codine basse. Zostało udzielone 4 separacje, które zostały spięte w formie punteczki w zasadzie. E ogni codina verrà colorata con ciocche alternate, una sì, l'altra no. Takimi pasankami będzie celo w tej chwili. Jedno pasanko będzie colorowane, jedno będzie zostawiane. E anche, l'applicazione del colore la farò col pennellino piccolo alla partenza per evitare quei distacchi troppo netti tra il colore chiaro e il colore. Colorizzazione Antonio Rubis będzie wykonywał z pomocą tego małego prezenta, który pokazywałam wcześniej, po to, żeby jak najmniej było widać te przejścia z tych kolorów, z tego koloru, który ma w tej chwili modelka, a tego, który będzie nakładał. Za pomocą tego zrywianego okrągłego prezenta.
e questo è un sistema, come tanti, per lavorare in un modo pulito. Mam pytanie, czy możemy troszkę dzisiaj po tu nie bardzo słuchać? I czy Marta? Ok. Quindi posso continuare? Ok. Quindi il fatto delle colline è un modo come tanti per lavorare in modo pulito. Po to wiążemy sobie te włosy z pozycji, żeby nasza praca była czystsza i wygodniejsza, żeby łatwiej nam było nakładać kolejne partie. E non rischiamo che si possano macchiare le radici. I nie ryzykujemy w ten sposób, że po prostu będą nam się plątać odrosły, że po prostu je poparkujemy niepotrzebnie, a chcemy je w tej chwili zostawić tak jak są teraz. E adesso vi faccio vedere il montaggio del colore. A teraz będziemy nakładać.